8 dań? Tak, dlatego trzeba się dobrze odchudzić przed weselem, żeby potem na weselu mieć gdzie to wcisnąć. Matko jedyna, ale poczekaj, przetwarzam to. 8 dań, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8! Czyli dla każdego tyle jedzenia będzie? Były tańce? Były tańce. Nawet jesteś młodzi panowie dwóch, zgarnęli mnie z wózkiem do tańca, do kółeczka i było bardzo miło. Do Salonu Marzeń zgłosiła się Natalia. Śliczna, młoda dziewczyna, która już za moment będzie wybierała u mnie suknię ślubną. Ale w swoim zgłoszeniu napisała, że to wcale nie suknia ślubna jest dla niej najważniejsza. Prawdziwym wyzwaniem będzie wybór sukni dla jej mamy. Już nie mogę się doczekać spotkania z nimi. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Izabela. Beata. Bardzo mi miło. Natalia. Cześć, super dziewczyny, że jesteście. Dojechałyście bez problemu? Tak. No dobrze, nie miałyście daleko, prawda? No, Natalka blisko, ja troszeczkę dalej. No dobrze, powiedzcie proszę, jakich sukienek szukacie? Ślubna, ale jaka? Najbardziej chyba księżniczka albo literka A, jednak żeby ten dół robił robotę, że tak powiem. A jaki masz stosunek do jakichś takich zdobień, koralików, do błysku, do... Ja jestem taki... na tak. Na tak. Mama? Mama? Mama coś takiego, żeby na tym wózku to się w miarę jakoś prezentowało. Mhm. No i tak, żeby w miarę wygodnie mogłabym się poruszać na wózku, żeby to nie przeszkadzało, żeby niezbyt obszerna sukienka była, ale taka w miarę wygodna. Kolorystyka? Kolorystyka, no coś może w różu, może coś, nie wiem, może być w złocie nawet, coś delikatnego. Okej, okay, a jak pani stosunek do błysku? Tak samo jest pani otwarta jak córka, czy... Nie, może być. Może być. Będziemy próbować, to się okaże. No dobrze, zaczniemy sobie chyba od córki, nie? Oddamy młodym pierwszeństwo. To w takim razie ja ciebie zapraszam do przymierzalni. Tam już dziewczyny pomogą ci założyć suknię. A my co, rozgościmy się tutaj na salonach. Pani Beato, a czy pani widziała już córkę w jakiejś sukni ślubnej? Nie, jeszcze nie byłyśmy nigdzie. W żadnej sukni pani widziała? W żadnej. A jakieś inspiracje, co jej się podoba? Tak, pokazywała coś na telefonie. Tak mniej więcej wiem, czego szuka, ale nie do końca. No dobra, to mogą być dzisiaj spore emocje. Ciekawa jestem, jak się pani spodoba w tej pierwszej sukni, którą już ma na sobie, to możemy ją do siebie zaprosić. Chodź, tutaj zapraszam, tu jest miejsce dla ciebie, żebyśmy mogły sobie ciebie pooglądać, popodziwiać. Pięknie. I to jest pierwsza propozycja, pierwsza. Księżniczka. No więc w górę mi się bardzo podoba, no i też właśnie to, że ten wzór tak na dół przechodzi, to też mi się bardzo podoba. Nie wiem, co myślę o rozporku, tak szczerze. Mhm. Wolałabyś mieć zupełnie zakryty dół? Chyba tak, aczkolwiek jeszcze musiałabym się nad tym zastanowić. Aha. Nie wiem, co mama uważa. No właśnie, co mama uważa? To ładnie, pierwsza propozycja, mi się już podoba. Śliczne. No to będzie ciężko. Tak? No powiem wam, że ta góra leży po prostu idealnie. Biust podkreślony, na swoim miejscu przepiękna talia. Fajne są te wycięcia po bokach, nie? Że to daje takiej lekkości. Mam wrażenie, że też tak szczuplej to wygląda, tak od boku szczególnie. Bardzo pięknie wysmuklają. No i tutaj masz taką propozycję, która tak, ma cieniutkie ramionczka, która ma dość głęboki dekolt i która w zasadzie cała błyszczy, bo albo jest błyszcząca koronka, a tam, gdzie jej nie ma, gdzie jest tkanina gładka, tam ona jest cała obsypana brokatem, więc cały czas ten taki efekt, że się pięknie mieni, jest zachowany. Czy macie poczucie, że za dużo tu się mieni? Ja szczerze nie. Ja też nie, tylko was podpuszczałam. Bardzo ładnie. Mówimy sobie, że jest ładna, titu, fajno, fajno. Poszłabyś w niej do ślubu? Ma ona u siebie szansę? Szczerze tak, ale może też dlatego, że nie mam dużego porównania, więc zobaczymy, co będzie dalej. Mhm. Aczkolwiek nie wstydziłabym się siebie. No nie, tutaj nie ma się czego wstydzić. No dobrze, to co? Założysz kolejną suknię? No to leć, bardzo proszę.
A pani pamięta swoją suknię do ślubu? Tak, pamiętam, mam do dzisiaj ją. Naprawdę? Tak. Wisi w szafie? Wisi w szafie. Czeka na jakąś okrągłą rocznicę może? Może, a może na którymś z córek jeszcze? No właśnie, zaproponowała. Na Natalii nie, bo Natalia jest dużo wyższa ode mnie, także nie ma takiej możliwości. Okay. A sukienka taka dosyć, no ja jestem dużo niższa od Natalii, także... Ale może średnia córka jest niższa od Natalki, może. Ale to w ogóle jest super patent, że czasami dziewczyny właśnie biorą suknię ślubną od mamy, w jakiś sposób ją przerabiają, trochę unowocześniają, elementy pewne zmieniają, a mają faktycznie tą suknię, która ma już taką rodową historię. Tak, a wydaje mi się też, że na tyle jest jeszcze aktualna. Dół jest taki prosty, tiul, a góra jest taka odkryta i z takim krótkim rękawkiem. Myślę, że spokojnie jeszcze też. Da radę. Pani jest już po ślubie z mężem ile lat? 25 lat minęło we wrześniu. I jak pani sobie żyje z tym swoim mężem? Dobrze żyjemy. Powiem szczerze, że choroba wzmacnia też związek. Kiedy pani dowiedziała się o tej chorobie, to było już ile lat temu? Mam diagnozę od 2012 roku, że to jest stwardnienie rozsiane. Jak pani mąż reagował na tą postępującą chorobę, na to, że widział, że z panią po prostu jest coraz gorzej? Bo jak się kogoś kocha i patrzy na chorobę, to jest bardzo ciężko. No mąż jest wielkim wsparciem, naprawdę. Zaczęliśmy żyć normalnie, wychodzić tak właśnie z domu, na takie różne tam lokalne imprezy. Chodzimy do tej pory, nie? Teraz też byliśmy na takim balu ostatkowym wiejskim, ale byliśmy. Były tańce. Nawet jesteś młodzi panowie dwóch... Zgarnęli mnie z wózkiem do tańca, do kółeczka i było bardzo miło. Czyli po prostu nauczyliście się żyć w nowych okolicznościach, ale nie rezygnujecie z siebie, ze swojej miłości, z życia, z rozrywki. Nie. No, staramy się naprawdę wychodzić do ludzi i wyjeżdżać gdzieś. No, chyba dzięki temu jest pani po prostu w takiej super kondycji, z energią. Być może. Doceniam to, co mam w życiu, po prostu doceniam. I każdy dzień. Dziękuję, że ten dzień jest kolejny, że jeszcze jestem w stanie sama z łóżka wstać i jakoś sobie radzić samodzielnie. I chciałabym, żeby jak najdłużej utrzymał się taki mój stan, żebym była jak najdłużej samodzielna, także nie narzekam. I oby było też coraz lepiej. No, chciałabym, na pewno. To trzymamy za to kciuki. A teraz musimy zrobić tak, żeby też Natalia wyglądała przepięknie na swoim ślubie, więc ona teraz pani wsparcia potrzebuje. I to co, zapraszamy ją do siebie, nie? Chodź, Natalio, chodź. O, widzę, że ci mama doradzi. Też ja mówiłam, ciężko będzie. To jest pierwsza sukienka, którą mierzę, żeby w ogóle nie miała żadnych ramionczek, także... I jak się czujesz? Jest ci wygodnie? Czujesz się swobodnie, naturalnie, czy...? Na ten moment tak. Nie wiem, jakby to wyglądało właśnie przy tańcu, czy faktycznie czułabym się na tyle swobodnie, żeby wywijać całą noc na parkiecie. No, wygląda ładnie. Ładnie czy golizna? Ładnie, nie golizna. Te rękawki są bardzo fajne i bardzo ładnie, nie. Śliczne. Też błyszczące, lekko, bardzo ładnie. Tak, ten dół też jest właśnie znowu błyszczący. Góra ma te perełki, które teraz są bardzo modne. Tak samo jest ten taki gorset z widocznymi fiszbinami. To też jest takie bardzo silnie osadzone w trendach. No i te transparentne elementy, one już są modne od jakiegoś czasu. I tutaj mamy duże te wycięcia. No właśnie widzę i tak na razie nie wiem, co o tym sądzić, ale dół jest właśnie taki mocno kryty mimo wszystko, więc nie czuję się taka rozebrana. Ciekawa jestem, czy dla ciebie jest ważniejsze to, jak patrzysz w lustro, faktycznie jak wyglądasz, czy co powie mama? Co powie mama? Ja zawsze jak, nie wiem, coś muszę kupić, to pierwsze co, to jest wiadomość do mamy. Mamo! No śliczne, nie wiem. A ten dół nie za duży? Nie. Jest duży, ale to jest ładne. Jest duży, ale pięknie. Trochę jak twoja. Trochę jak, prawda? Moja właśnie, tak. No, moja
Też taki był duży dół? Trochę skromniejsza, taka, ale też na kole. Stylu. Tak, na kole, w tym stylu. Tak. A ja wiem, bo się w nią zawsze mierzyłam. Ale właśnie mama powiedziała, że wiesz, za wysoka jesteś, żeby teraz ją odziedziczyć na uroczystość. A bardzo bym chciała, bo uważam, że nadal mam modny bardzo krój. I mama też była całkiem odważna, jeśli chodzi o rękawki, takie odkryte. No dobra, to na pewno mama nie będzie cię strofować w wyborze twojej sukni, bo jak sama tutaj sobie eksponowała, więcej było. To proszę bardzo, tobie też pozwala, no to super. A jak miałybyście powiedzieć, która fajniejsza, czy ta pierwsza, czy ta druga, to na co byście postawiły w tej chwili? Dla mnie chyba ta pierwsza. Ja też. O, naprawdę? Tak, tak, jakoś bardzo, bardziej Natalki widzę w tamtej pierwszej. Dół pięknie, ale ta góra taka dla Natalki, jakby taka zaskrona, znaczy chodzi, nie wiem, nie że za mała, ale jakoś dziwnie, może przez te filmy. Przez to, że mamy piękne, to wycięcie tu, tak. To wydaje się, jakby była taka mała, tak, mała taka góra bardzo. Tak, ta góra była, ale no ogólnie śliczna, śliczna sukienka. I kolor jest taki, prawda? Tak, 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 tak. To nie jest taka kość słoniowa, tak. Tylko tu mamy taką troszkę wanilię, bym powiedziała. I ten brokat tak pięknie. Nie, kolor jest bardzo ładny. Pięknie się mieni. Słuchaj, rozmawiałam w międzyczasie z twoją mamą trochę o twoim tacie, że to jest po prostu bardzo fajny mężczyzna. Ja jestem ciekawa twojego narzeczonego. Czy on jest takim superhero jak twój tata? Też, ja uważam, że też. Chociaż my się z narzeczonym znamy już 9 lat, jesteśmy ze sobą 6, już będzie w tym roku. Mhm. Także w sumie razem dorastaliśmy, więc złego słowa powiedzieć nie mogę, skoro tyle lat jesteśmy razem. Także też uważam, że może być taki super bohater. To cudownie. I co, jest akcept mamy a propos bohatera? Tak, oczywiście, bardzo fajny chłopak. Fajny, naprawdę. Pani też go tak długo zna? No tak, powiem szczerze, to w liceum, od Natalki 18 tak naprawdę, prawda? Tak. Tak, poznałam go na 18 urodzinach Natalki. No i już kawał czasu. Już kawał czasu. I oni tak sobie razem rosną, razem dojrzewają, zaraz będą mieli razem ślub, potem razem dzieci i pani jest ze wszystkim na tak. Tak, oczywiście. Że... Rodziny też już się znają, tak. Nie ma jakichś sporów bardzo między fajnie, teściami. Bardzo fajni rodzice Bartka. Fajni rodzice, tak? Fajni, bardzo fajni. Mm-hmm. No to wszystko się pięknie układa, potrzebujemy tylko pięknej sukienki i będziemy mieli komplet. Czy jesteś gotowa przymierzyć kolejną, trzecią suknię? Oczywiście. No to bardzo proszę. Pani Beatko, pani ma tak dużo energii, jest taką zadbaną, piękną kobietą. Bardzo fajnie jest obcować z takimi dobrymi kobietami, które też dbają o siebie, o swój rozwój, bo ja mam wrażenie, że pani jakby nie zrezygnowała z siebie pomimo choroby. Po prostu lubię, kiedy wychodzę z domu, tam odrobinkę się umalować, bo lubię. I też nie chcę robić siebie tak naprawdę, żeby tak ludzie odbierali mnie, że no nie mówię dokładnie, że mają mi się tam bardzo współczuć. Nie, nie lubię czegoś takiego bez za bardzo. Litości. Bez litości. Mhm. Bo czasami to różnie to bywa, tak nie chcę być tak odbierana. Staram się właśnie przy wyjściu z domu, jak już wychodzę, to odrobinę umalować się. Zresztą lubię trochę. Widzę, lok zakręcony. No, tak, lubię. Ładnie ubrana. Dziękuję. Rozumiem, że jak pani wychodzi z mężem, to po prostu jesteście piękną parą. No, myślę, że chyba tak. To teraz czas na trzecią suknię. Musimy zrobić tak, żeby Natalia z... Jak ma na imię narzeczony? Bartek. Z Bartkiem też byli piękną parą. Tak jak rodzice. Bardzo proszę. Natalko, chodź do nas. Też pięknie, ślicznie. No jak się mamie łza w oku zakręciła, no, to... Chyba najładniejsza. Tak? Tobie też się podoba chyba, tak? No to jest takie połączenie tamtych dwóch, że właśnie jest ten kwiatek, jest ta koronka, która mi się podoba, ale góra właśnie podobna do tamtej. I ładnie jest, nie? I rękawek śliczny. No najpiękniej, śliczny. Najładniejszy. Chciałabym tutaj zostawić jakąś taką przestrzeń na zastanawianie się, który to model, ale obawiam się, że wasze oczy zdradziły tu wszystko.
Ja widziałam mamy reakcję po prostu i ona sprzedała tę sukienkę jeszcze zanim ja w lusterko w ogóle spojrzałam. Tak, bo najpierw patrzysz na mamę, a potem w lusterko. A propos tej hierarchii. To prawda. Bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że to są fajne emocje, które nam dzisiaj tutaj towarzyszą. Mi się buzia cieszy, pomimo tego, że nie jesteśmy ze sobą związane, a u mamy tutaj serce bije mocniej. No ślicznie. No pierwsza córka wychodzi za mąż, to takie nowe wszystko dla mnie też. Tak. Nowe, takie nieznane emocje jeszcze, jak w tej sukni ją widzę. Pięknie. To będzie ślub kościelny? Tak. Tata cię będzie prowadził, czy będziesz z narzeczonym wchodziła do kościoła? Myślę, że jednak tata mnie odprowadzi. Czekam właśnie, narzeczony będzie stał przy ołtarzu. Jak mnie w tej zobaczy, to mam nadzieję, że będzie miał taką reakcję jak mama. Też mam taką nadzieję. Czyli dla taty też to będą duże emocje. No, dla taty pierwsza córka. Tak. Oj, serce będzie krwawić! Będzie pani musiała go trochę wspierać. No dobrze, moje drogie, to zaraz przejdziemy do mierzenia sukienek dla mamy. Ale zanim to się wydarzy, to ty możesz wskoczyć w swoje ubranka, a ja bym przyniosła dla nas coś do zjedzenia. Małą przekąseczkę, żebyśmy nabrały energii, siły i wtedy lecimy dalej modowo z mierzeniem, dobra? No dobrze, to ja idę po jedzonko, a ty wskakuj swoje ubranka i chodź do nas. Pani Beatko, chwilę to trwało, ale na dobre rzeczy trzeba czasem poczekać. Siadaj, Natalka. Słuchajcie, zamówiłam nam zdrowy catering z tego względu, że jak ja jestem na zdjęciach i ogólnie w takim trybie życia, totalnie zaganianym, to zdrowy catering powoduje, że po prostu dobrze jem. To jest dla mnie ważne, żeby mieć zbilansowane posiłki, natomiast samemu o to zadbać jest bardzo ciężko i w takim moim szalonym trybie życia faktycznie catering często mnie ratuje, ale myślę sobie, że catering to też jest dobra opcja dla właśnie panien młodych, które, no wiadomo, i praca, i przygotowania mają mało czasu na to, żeby sobie same gotować, ale to też jest zdecydowanie opcja dla tych osób, które już wyleciały z gniazda rodziców i mamusia nie gotuje. Słuchajcie, bo w ogóle zamówiłam tego mniej, a dostałam tego więcej, więc wam powiem, co my tu mamy. I ja to potem podgrzeję dla nas, ale może coś od razu sobie chapniemy. Kaszotto z bobem, suszonymi pomidorami, fetą. Kto lubi? Ja lubię. Lubi pani? Super. Podwieczór. To jest coś, co ja lubię. Fit brownie z fasoli. Jadłaś brownie z fasoli? Pyszne, prawda? To w ogóle jest czekolada, a smakuje jak... No jeszcze nie jadłam. To będziemy próbować ciastko. Fit ptasie mleczko z chia. Brzmi dobrze, nie? Czyli ja widzę, że już idziecie w desery. Filet z kurczaka w sosie parmezanowym z dzikim ryżem i sałatką. To też niezłe. Słuchajcie, a zobaczcie, tu mam fajną rzecz, bo tu jest po prostu bardzo dużo napoi. Poczytajcie, z czym one są. Może któryś wam się spodoba. Tutaj mamy jakiś antyoksydacyjny mix. O. Bo jeszcze na ciepło mamy pulpety jaglane. W sosie pieczarkowym z makaronem, z pesto, surówką, sałatka na lekko, jak ktoś chce. A jaką wy lubicie kuchnię? Taką bardziej tradycyjną, polską czy nowoczesną? No, u nas w domu raczej taka tradycyjna. Dużo z dziczyzny właśnie, bo mąż jako myśliwy, a Natalia to już tak raczej... No, już kombinuję tak, bardziej. Tak. Tym bardziej, że ja jestem zaznajomiona bardziej z kulturą latynoską, więc tutaj kuchnia meksykańska, taka na ostro. Na ostro. A tu jest fajnie, bo w tej diecie w ogóle to jest taka kombinacja kuchni tradycyjnej z taką nowoczesną. Oczywiście jest mnóstwo diet do wyboru, ale to, co jest fajne, to to, że jakby w cenie już możecie sobie wybierać, co chcecie. No i faktycznie jest z czego wybrać, a też są świetne składniki. Naprawdę to jest bardzo dobry stosunek jakości do ceny w tym jedzonku, więc super, dlatego wam zaraz dam skosztować. A powiedz mi, jaka kuchnia będzie w takim razie na weselu? Bardziej tradycyjna, ale dań ogólnie będzie bardzo dużo, bo mamy 8 dań. 8 dań? Tak, dlatego trzeba się dobrze odchudzić przed weselem, żeby potem na weselu mieć gdzie to wcisnąć. Matko jedyna, ale poczekaj, przetwarzam to. 8 dań, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli dla każdego tyle jedzenia będzie? Mniej więcej, plus tort i ciasto. To jest 8 bez tortu? Tak. Taka jest zasada w tym lokalu, że obowiązkowo ma być 8 dań. Jedno danie można zamienić na przykład... Na szarlotkę na ciepło z lodami. Tak. Jeszcze będzie stół wiejski oczywiście. Czyli to jest po prostu wyżywienie przez cały dzień i przez całą noc. No od godziny, no
około 19, bo ślub o 17, tak. od około 19 zacznie się przyjęcie. Jak ja bym zjadła od 19 8 dań, to bym się okociła. O, a co tu mamy, szklaneczki? Mamy sobie nalać? Możemy, bardzo proszę, dziękuję. O Jezu, jak skulturalnie w tym salonie. Na jaki kolor stawiacie? Nalej tam, Natalko, coś. Coś dla kogoś, kto co lubi. Ja na zielony postawię. O, proszę bardzo. A co tam jest szpinak? Tam spirulina przecież. Jabłko, malina, że Słuchajcie, to taka gęsta opcja. Moje dobre. Moje też dobre. Bardzo ogórek bardzo czuć. A u mnie mięta. Bardzo świeże ogórek. To jest takie truskawkowe chyba, chociaż nie, to jest malina. Malina, żurawina, nie? No dobra, coś popiłyśmy, zaraz pojemy. Ja wszystko przygotuję, a w międzyczasie zaczynamy mierzenie, nie? No i bardzo proszę, role się odwróciły, jest mama teraz w pięknej sukni. Opowiadaj, co ty teraz czujesz, jakie ty masz emocje. Kurczę, szczerze, nie widziałam mamy już dawno w tego typu sukience, więc no tak miło zobaczyć mamę w takim wydaniu. Pięknie wygląda i też zobacz ten uśmiech, że mama zadowolona, że taka elegancja tutaj wjechała na salony. A co mama sądzi? No ja też właśnie nie pamiętam, kiedy jakąś sukienkę miałam na sobie. A raczej tak wychodziłam w spodnie i jakąś tunikę górą taką, czy jakąś bluzeczkę taką dłuższą. I takie trochę dla mnie wyzwanie chyba ta sukienka, ale podoba mi się. Jest naprawdę pięknie. Oczywiście ona jest teraz za długa i gdzieś tam na pewno w tej formie ona nie może pozostać. Trzeba ją długością dopasować tak, żeby w żaden sposób tu nam się nie wkręcała w kółka i nie przeszkadzała w tutaj funkcjonowaniu w ogóle wózka i jakby nie zagrażała bezpieczeństwu, bo to jest najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, jeżeli chodzi o krój, no po prostu... Super i bardzo mi się też podobają te ramiączka, one od razu robią taką po prostu tak? robotę. Są taką biżuterią prawdziwą. A co jest ciekawe, to zobaczcie, to jest dekolt, który Wam się bardzo podoba, który był w Pani sukni ślubnej, który jest w Twojej trójeczce, który serce skradł i który właśnie jest też w tej sukni. No i pięknie to wygląda. To jest taki kolor, który przepięknie podkreślił Pani oczy. Tak, bardzo pasuje właśnie mamie do koloru oczu. I też fajnie, że się błyszczy, że to nie jest taka prosta sukienka, tylko właśnie ładnie się błyszczy wieczorem na sali. Będzie bardzo ładnie. Będę błyszczeć. Będzie gwiazda. Tak. Gwiazda wieczoru. Dobrze, że twoja też się błyszczy, właśnie. Bo tutaj wiesz. No mama wszystko, cały show skradnie. No mam nadzieję, że nie. Ale będzie dosłownie krok za tobą, tak? I bardzo jak dobrze. Powinno być. Taka jest pozycja mamy panny młodej. Słuchajcie, mi się podoba bardzo, to co chyba też jest ważne, ale o co muszę panią dopytać, czy jest w niej wygodnie? Bo to jest taka tkanina, która jest dosyć elastyczna, tak, czuje to pani? Tak, tak, jest tak wygodnie. Nie uwiera nigdzie? Nic nie uwiera, nic nie uwiera. Jest wygodna sukienka. Dobra, to super, ale mamy dla mamy jeszcze jedną propozycję, żebyś miała coś do porównania, żeby mama też mogła zobaczyć się w innej odsłonie, innym kolorze, trochę innym kroju i wtedy będziemy podejmować decyzję. Chociaż ta już jest bombowa. Mówi się bombowa czy bombowa? Bombowa. Tak patrzę, że ty już masz takie, wiesz, totalnie ślubne paznokcie. Tak, bo powiedziałam właśnie mojej manikiurzystce, idę mierzyć suknie ślubne, więc muszę mieć też ślubne paznokcie. Czyli przygotowania w pełni. Tak. Ty lubisz o siebie dbać? Lubię. Lubię makijaż, ale też bardzo lubię pielęgnację, więc może nie widać, bo mam akurat trudną cerę, ale ogólnie na co dzień lubię sobie poszaleć. A takim wzorem kobiecości, kto jest dla ciebie? Kurczę, takie ciężkie pytanie, ale no przede wszystkim mama, no jakby nie patrzeć pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy. Ty masz wyjątkową relację z mamą, bardzo silną. No tak, gdzieś tam właśnie przez to, że byłam najstarsza i jak mama zachorowała, to ja no najbardziej to tak naprawdę przeżyłam, bo najwięcej pamiętam. Młodsze siostry może gdzieś mniej to pamiętają, mniej przeżyły jakby cały ten proces, jak mama chorowała. No i ja też przejęłam sporo obowiązków i musiałam jednak być tą prawą ręką mamy, także... Poradziłaś sobie nieźle. No tak, wydaje mi się, że tak. Jak zgłosiłaś się tutaj do mnie, to napisałaś, że właśnie ważniejsza sukienka dla ciebie to nie ta ślubna, tylko właśnie ta stylizacja dla mamy. Dlaczego tak?
bo stwierdziłam, że ja nie jestem jakimś trudnym przypadkiem, w sensie wydaje mi się, że dużo sukienek mi się podoba. Ja zresztą oglądałam już kilka lat wstecz sukienki ślubne i mniej więcej wiedziałam, co chcę, więc wiedziałam po prostu z góry, że coś na pewno wybiorę. A no jednak mama no, miała taki problem, że mówi, o, w tym będę wyglądała źle i w tym będę wyglądała źle, a jednak chciałabym, że no jednak to jest mama Panny Młodej. Ona powinna tego dnia wyglądać świetnie, prezentować się świetnie, no i czuć się też po prostu dobrze, tak? Więc zawsze jak oglądałyśmy programy w telewizji, to ja mówię, mamo, zgłoszę nas kiedyś. Ale to była niespodzianka dla twojej mamy. Ty tak. O tym nie powiedziałaś. Nie, nie powiedziałam jej. No dobra, jak jej powiedziałaś w końcu, jak ona zareagowała? Mama na początku śmiechem, ja mówię, słuchaj, ochłoń, daj mi znać, czy ty na pewno jesteś na to zdecydowana, a ona, nie, 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 ja już wiem, jestem zdecydowana. Także nie trzeba było długo czekać na mamy decyzję i jest dzisiaj, także... Cieszę się, że może pomierzyć te suknie, cieszę się, że tak pięknie w nich wygląda, cieszę się, że czuję od niej taką dużą energię i że jest uśmiechnięta. To jest taki inny dzień. Tak, dokładnie. A zresztą dużo osób jakby zakłada z góry, że osoba na wózku, osoba niepełnosprawna to jest taka osoba, która jest taka depresyjna, załamana i która może gdzieś tam przekazuje taką złą energię. A tutaj mam nadzieję, że to widać, że mama w ogóle nie jest taką osobą i często wiele osób jest zaskoczonych takim kontaktem z mamą, że od niej bije po prostu taka pozytywna energia i taka radość. Złota kobieta. Ale mi się podoba. Szczerze, nie wiem co powiedzieć. W sensie, tamta była piękna, ale zatkało mnie, jak mamę w tej zobaczyłam. No bomba. Pani Beatko, jak się tak pani przegląda w lusterku? Co pani myśli? No chyba powtórzę po Natalce, że w tamtej było naprawdę dobrze. Ale w tej chyba czuję się lepiej, chyba wygodniejsza jest troszeczkę, bardziej uciągliwa jeszcze i tak mam przykryte to, co chciałam, odkryte też, co mi się podoba, nie wiem, chyba lepiej się czuję w tej, chociaż nie wiem, jeszcze nie wiem, tamta też jest śliczna. W tym kolorze znowu jest bardzo twarzowo pani. Tam były podkreślone oczy, a tutaj w ogóle do cery, do koloru włosów. Pasuje niesamowicie ten kolor takiego bardzo delikatnego złota. Niby tu mamy mnóstwo cekinów, ale to są takie cekiny półmatowe. Tak, tak, nie błyszczą się tak bardzo. Tak, i to mi się podoba właśnie, tak, że nie jest taka bardzo błyszcząca. Mają taką dużą po prostu klasę w sobie. Robi taki efekt wow, ale to nie jest taka, nie jak wiem, bomba choinkowa. Tak. Czyli jest pięknie. Jest pani przekonana, że to ta, czy jeszcze pani się tak zastanawia nad poprzednią, a nad tą? Jak to kobieta. Czyli jeszcze troszkę się pani zastanawia. Jeszcze tak, jeszcze nie jestem do końca przekonana. Ty, jakbyś miała wybrać? O kurczę, ciężko, ale chyba, no nie wiem, chyba ta. Chyba ta. Ja też nie wiem, to też jest trudna decyzja. Nie wiem, może dlatego, że panią teraz w tej widzę, to mi się to bardzo podoba, więc chyba też powiem ta. Ale gdzieś tam ten kolor mnie totalnie przekonuje. I biorąc pod uwagę, że to jest wrzesień, to chyba też taka bardzo stosowna... Tak, bo nic już na górę nie potrzeba, prawda? Tak. A przy tamtej sukni to musiałabym jeszcze coś na ramiona, tak, bo zwłaszcza pogoda... to koniec września. Tak, pogoda może być różna i tak właśnie coś jeszcze musiałoby pasować do tamtej sukienki, bo ta góra jest taka śliczna, te kamienie są bardzo ładne i tak nawet szkoda by było przykrywać. Jeśli chodzi o kościół na przykład, no to tak... A tu jest po prostu pełen pakiet. Cieszę się, że się udało, bo oba modele tak naprawdę trafione, mogę tak powiedzieć? Tak, tak. Tak się sama pochwaliła. Trafione. Słuchaj, jeszcze może dwa wesela przed tobą. No tak. Tak? Czyli czekajcie, będzie... Nie może być tak, że teraz pani będzie w tej, potem w tamtej. Za drugim razem musi pani przyjechać i na nowo będziemy mierzyć. Tak, to już naprawdę? Będą nowe modele. U nas non stop się zmieniają, ciągle się pojawiają nowości, więc trzeba być na bieżąco. Tak, zapraszam kolejny raz. Dziękujemy. Bo za pierwszym jest pani już zadowolona. Więc każdy kolejny raz będzie dla nas przyjemnością, żeby się z wami spotkać, bo ty będziesz wtedy siostrą doradzać, nie? No właśnie. No właśnie. Dobrze, czyli tak, ja bym chciała rozpocząć metamorfozę z tobą, bo czekam na nią bardzo, żeby zobaczyć cię w wybranej sukni już w pełnej krasie, żebyśmy z mamą mogły się już popłakać po prostu, no tak? Tak? Zupełnie, tak. Absolutnie na legalu. To co? Idziesz ze mną, zaczynamy metamorfozę, mama wróci w swoje ubranka.
I widzimy się w finale już niedługo. Chodź! Natalio, zapraszam Cię do mojego kosmetycznego kącika. Tutaj za moment rozpocznie się Twoja metamorfoza, ale zanim ją zaczniemy, to chciałam Ci pokazać, na jakich kosmetykach dziś będziemy pracować. To są kosmetyki marki Lumene, z którą ja współpracuję już od naprawdę dawna. Sama używam wielu ich produktów i wiele pań młodych zdecydowało się właśnie na użycie tych kosmetyków, po pierwsze w swoim codziennym makijażu, ale też w makijażu ślubnym, który przede wszystkim musi być bardzo trwały i te kosmetyki zapewniają tą trwałość. Ale też, to co jest super, to, że mają bardzo dobry skład, są naturalne, dają właśnie taki fajny, naturalny, świeży efekt. Czyli to, co jest tak naprawdę u panny młodej bardzo istotne, żeby ta twarz po makijażu nie wyglądała jak maska. Co ciekawe, te kosmetyki zawierają w sobie jedną z najczystszych wód na świecie, która pochodzi z Finlandii. I jeżeli chodzi o kosmetyki, to one odpowiadają bardzo różnym potrzebom skóry, ale również różnym preferencjom kobiet. To, co jest bardzo ważne, to, że te kosmetyki, oprócz tego, że pięknie malują, to też pielęgnują. A po drugie, jest naprawdę szeroki wybór. I na przykład, jeżeli chodzi o podkład, to tutaj możesz mieć podkład, który da Ci przepiękne rozświetlenie. Jest taki, który jest bardziej matowy, jest taki, który ma bardzo delikatne krycie oraz taki, który kryje mocniej, więc w zależności od tego, co lubisz, jest idealny podkład. Oprócz tego świetny puder sypki, doskonałe róże, bardzo fajne bronzery, tu mamy dobry korektor pod oko oraz rozświetlacz. Zobacz, to jest róż w kremie. Możesz sobie zobaczyć na dłoni, jak fajnie się rozciera, jaki ma ładny kolor i jaki właśnie pozostawia taki naturalny efekt. Ja uwielbiam się malować paluszkami, więc to są absolutnie super kosmetyki dla mnie. To, co też jest super, to, że one są bardzo łatwo dostępne, w Hebe możesz je znaleźć. Zobacz. Bardzo ładny kolor, twarzowy taki. Ja lubię właśnie, bo on wpada w taką delikatną morelę i to jest mój top, bo ten jest na przykład bardziej różowy, a ten jest taki delikatny i to jest na przykład coś, czego absolutnie można sobie też użyć na co dzień. To nie musi być wyjątkowy, ślubny makijaż, ale to jest taki rodzaj, to jest taka paleta, która może Ci się przydać absolutnie na co dzień. To co, zawołam mój beauty team i działamy. Pięknie. Ślicz. Nie płacz, bo ja też się popłaczę. A obiecałam Pani, że nie. No dobrze, już jestem spokojna. Pięknie. Wyborem sukienki nas nie zaskoczyłaś. W tej było od początku najpiękniej, ale teraz, kiedy jest wszystko, jak wygląda? Pięknie, z tą fryzurą, ślicznie. I dodatki, kolczyki. Pięknie, pięknie. Jesteś zadowolona? Jestem, aczkolwiek ciężko teraz cokolwiek powiedzieć. Ślicznie. Jakie masz emocje? Trzęsę się troszeczkę, ale to tak jednak ze szczęścia i czuję się naprawdę dobrze. Wszystko jest w punkt. Czy jak przeglądałaś te inspiracje w internecie, to mniej więcej to był taki look, który przykuwał Twoją uwagę? Tak, zdecydowanie. Mamy tutaj, nie wiem, trochę brokatu na dole, są te kwiatki, które mi się strasznie podobały i mamy teraz właśnie długi welon i od początku myślałam właśnie o długim welonie do kościoła, także super. No to co? Chodź.
chodź tu, przytul mami tę swoją kochaną, która tu się wzrusza z tobą, przeżywa. O właśnie, ona cały czas mi tłumaczyła, że chce w ten sposób taki... Spływający tak, w dół. Nie za dużo, tylko właśnie tak w ten sposób spływający w dół. Powiem ci, bardzo wysoko postawiłaś poprzeczkę dla sióstr. Na pewno będą cię kochać. Ale ja cieszę się, że tak przepięknie wyszło i że mogłyśmy się dzisiaj tutaj spotkać. A jeżeli wy szykujecie się do ważnej uroczystości, szukacie sukni ślubnej albo jakiejkolwiek innej kolorowej na istotną dla was uroczystość, to oczywiście zapraszam tutaj do mnie, do Warszawy na Chocimską 16, gdzie zajmiemy się wami z przyjemnością największą i dobierzemy super kreację. Do zobaczenia!